Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimci. Dzisiaj spotykamy się w odcinku kulinarnym troszeczkę inaczej niż zwykle, bo w środę, a nie w piątek. Ale to dlatego, że zbliżają się święta wielkanocne i nikomu się w piątek nie będzie raczej chciało myśleć o koreańskim jedzeniu, tylko będziemy już wszyscy myśleć o barszczu białym, tudzież żurku, jajkach i tak dalej. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie taki lekki obiad, w moim przypadku kolację, który wydaje mi się, że jest dobrą opcją przed świętami, żeby zjeść coś takiego pełnego warzyw, zdrowego, w miarę. Pan Son sobie tutaj już kolacjuje i będziemy się my też uwijać z tą naszą kolacją. Przejdźmy do rzeczy. Będziemy robić bibimbap. Bibimbap to jest moje ulubione koreańskie danie. Bibida to znaczy mieszać, więc bibimbap to jest po prostu mieszany ryż. I to jest danie bardzo proste, ale pełne warzyw, pełne różnych dodatków. Je się je bardzo łatwo, nie wymaga używania pałeczek, więc myślę, że Wam się spodoba. Będziemy potrzebowali kilku składników i te składniki to nie jest coś, czego nie możecie zastąpić czymś innym. Możecie tutaj użyć wszystkiego, co Wam będzie pasowało tak naprawdę. Ja z warzyw użyję sobie marchewki, szpinaku, ogórka, dyni, takiej dyni koreańskiej, ale możecie użyć tutaj spokojnie małej cukinii i sałaty. Będę używała też mięsa mielonego wołowego. Będę potrzebowała też dwóch jajek. Nie wiem, po co to mówię, bo wszystkie składniki będą w opisie. Tak, więc weźmy się za przygotowania. Najpierw przygotujemy sobie szpinak, ale będziemy w międzyczasie przygotowywać też wszystko inne. Ten szpinak to jest taki szpinak podobny do tego, który widzieliście w odcinku o dodatkach koreańskich przystawkach, więc będziemy go sobie po prostu blanszować chwilę w wodzie i doprawimy go sobie czosnkiem, olejem sezamowym i sosem sojowym. Więc ja tutaj mam taki szpinak i ostatnio pokazywałam Wam ten szpinak, mój był dość mały, a teraz jest taki wielki. Nie wiem, co mu się stało, ale będę sobie ten szpinak blanszować chwilę w wodzie. Mam tutaj już wodę w takiej głębokiej patelni i po prostu ją sobie zagotuję. Wrzucę ten szpinak i pogotuję minutę, dwie. W międzyczasie przygotuję sobie moje warzywa, więc obiorę sobie tylko marchewkę i ogórka. Dyni tej nie będę obierać, ale marchewka i ogórek wolałabym, żeby były obrane, więc je sobie obiorę. Dobrze, moje marchewka i ogórek są już obrane i tego ogórka będę sobie kroiła w paseczki. Myślę, że nie potrzebuję całego, tylko tak połowę. Pokroimy kilka plasterków i damy Sonu, bo on bardzo lubi takiego świeżego ogórka. A teraz są dobre w Korei. Proszę, ogórek. A ja tutaj kroję w paseczki, takie w zapałeczki. Muszę się zapisać do jakiejś szkoły krojenia chyba. W takie paseczki. To danie składa się z poszczególnych elementów i dopiero na końcu będziemy wszystko ze sobą składać, więc poczekajcie na efekt końcowy. Widzicie, mam tu takie paseczki, teraz jeszcze ciachnę na pół, bo są za długie i odkładam je sobie do użycia potem. Chyba nie smakował ten ogórek. Tu mi zostało trochę ogórka. Ja tu mam jeszcze marchewkę. I tą marchewkę też zaraz pokroję sobie w paski, ale widzę, że woda mi się gotuje, więc wrzucę sobie na 2 minuty ten szpinak i mam nadzieję, że te 2 minuty mi starczą na pokrojenie tej marchewki. Do gotującej się wody wrzucamy ten mój gigantyczny szpinak. Szpinak się tam gotuje około 2 minutki, a ja kroję marchewkę. Marchewkę też będziemy kroić w takie paski i staramy się ją pokroić dość cieniutko, bo potem będziemy ją przysmażać na patelni i chcemy, żeby nam się szybko usmażyła, więc dość cienko będzie dobrze. Robię tutaj porcję na 2 osoby, więc myślę, że pół takiej sporej marchewki mi wystarczy. Myślę, że minęło już 2 minuty, więc wyjmę sobie mój szpinak. Patelnię wyłączam oczywiście, gaz wyłączam, nie będzie mi już potrzebna ta woda do niczego, mogę sobie umyć patelnię. Mój szpinak powinnam teraz zalać chłodną, zimną wodą. Tłuczę teraz ten szpinak po prostu zimną wodą. Zostawiłam tam sobie ten szpinak, żeby mi ociekł trochę z wody. Teraz zajmę się dalszym krojeniem warzyw. Została mi na szczęście tylko ta cukinia, czy tam dynia. I z nią nie ma się co szczypać. Możecie ją sobie pokroić na tarce do mizerii. Ja tu mam taką tarkę do mizerii i pokroję sobie na niej moją dynię, tak o. Tak w ten sposób. Myślę, że pół. Mojej dyni zostało starte. Co mi tu jeszcze pozostało? Gdzieś ogórek?
Pozostało mi tu do przygotowania mięso, no i muszę coś zrobić z tą marchewką, bo nie będziemy jeść takiej surowej, więc i z tą dynią zresztą też. Więc marchewkę teraz będę podsmażać sobie chwileczkę na oleju, jakimkolwiek oleju, jakiego używacie zwykle do gotowania i to samo zrobię z dynią, ale muszę to zrobić osobno, bo nie chcę, żeby te składniki mi się pomieszały. Będziemy je podsmażać bez żadnych przypraw, bo kwestię przypraw załatwimy sobie potem sosem. Wlałam sobie odrobinę oleju na patelnię i jako pierwszą zajmę się marchewką. Marchewkę będziemy sobie tutaj podsmażać. Widzicie, ta moja marchewa ma takie wielkie kawałki, mogłam to pokroić trochę cieniej, ale pokrójcie to sobie elegancko, cienko. Marchewkę musimy tutaj sobie troszeczkę przysmażyć, aż zrobi nam się miękka, nie będzie zbyt twarda, więc chwilkę to trwa. Zobaczcie, moja marchewka mi się tutaj zaczyna brązowić, więc to jest ten moment, kiedy powinnam wyłączyć patelnię, znaczy gaz. Przenoszę sobie tutaj na jakiś półmisek, nieważne gdzie. Zostało mi tu sporo oleju, nie musimy się przejmować, że ten olej jest taki marchewkowy. Teraz w tym oleju sobie na szybko podsmażymy tą dynię. Te plasterki od razu je wrzucam i też szybciuteńko obsmażamy je. Nie wiem, czy to dobrze widać, obsmażamy te kawałki dyni. Dyni mają tutaj tendencję do mocnego sklejania się, ale to nie jest ważne. Ważne, żebyśmy nie jedli surowej dyni, więc troszkę to trzeba sobie obsmażyć. Nie za długo. I ja mówię dynia, bo to jest dynia, ale jeżeli używacie cukinii, to tak samo robimy. I tu jest ważne, żeby nie obierać jej ze skórki, bo jak będziemy obraną w ten sposób smażyć, to nam się wszystko porozlatuje. Widzicie, ona też nam tu zaczyna mieć taki brązowawy kolor w niektórych miejscach, więc smażymy jeszcze chwileczkę. Myślę, że tyle zdecydowanie wystarczy. Widzicie, jak to wygląda. Lekko tutaj jest poobsmażane, nie jest przypalone, więc idealnie. Moją dynię przenoszę sobie znowu na jakiś półmisek. Teraz możemy zająć się szpinakiem, bo on już nam ostygł i będę go tutaj odciskać z wody, bo nie chcemy, żeby to nam pływało wszystko, więc odciskam go sobie z wody, tak dość porządnie. Szpinak mój jest odciśnięty z wody i teraz sobie go przyprawię. To są proporcje na taką garść szpinaku, jak widzieliście. Tyle tego jest, nie powiem Wam teraz w gramach, ale tak na oko. Możecie tutaj użyć też szpinaku mrożonego, tylko pamiętajcie, żeby to był szpinak w liściach mrożony, a nie taki posiekany. I będę do tego dodawała ząbek czosnku, przeciśnięty przez praskę oczywiście. Łyżkę oleju sezamowego. Olej sezamowy to ja bym mogła pić po prostu. I do tego łyżkę sosu sojowego. Możemy też doprawić odrobiną pieprzu. Mieszamy to wszystko. Próbujemy sobie troszkę, nie powinno być za słone. Nie powinno być za słone, ale nie powinno być też bez smaku. Jest ok. Już prawie, teraz zajmijmy się mięsem. Mam tutaj mięso mielone, musimy je sobie tutaj tak rozdziabać łyżką troszeczkę. I z tym mięsem nie będzie zbyt wielkiej filozofii. Będziemy je sobie tak dość po koreańsku przyprawiać. Ono też nie ma mieć jakiegoś super niesamowitego smaku. Ono ma być takie a la bulgogi, więc po prostu dodamy sobie sosu sojowego. Taką jedną łyżkę. Dodamy sobie tutaj łyżeczkę cukru, bo nie wiem, czy wiecie, ale mięso bulgogi charakteryzuje się tym, że po prostu jest słodkie. Powinniśmy tutaj jeszcze dodać oleju sezamowego, ale olej sezamowy nie jest zbyt dobry do smażenia na nim, więc dodamy sobie, jak już usmażymy. A teraz ja to takie niewymieszane dokładnie przenoszę na patelnię i po prostu jak będę to smażyć, to wymiesza mi się to dokładniej. Pan Sonu ma jakąś załamkę i chyba nie chce już tutaj towarzyszyć naszemu gotowaniu, więc nie będziemy go męczyć. Sonu sobie już poszedł, troszkę się wkurzył, nie powiedział Wam papa. A my będziemy sobie smażyć to mięso. Ono tutaj wygląda bardzo niespecjalnie, mięso z cukrem i z sosem sojowym, co na odwala znowu. Ale to nic. Potem jak to wszystko wymieszamy, to będzie elegancko. A drodzy wegetarianie, którzy mnie oglądają, pomijają ten krok i możecie sobie zastąpić to mięso smażonym tofu. Trzeba wtedy tofu pokroić w drobną kosteczkę i usmażyć je na patelni z dodatkiem odrobiny sosu sojowego. Też będzie pyszniusie. Biorę sobie kolejną patelnię, wlewam na nią oczywiście odrobinę oleju i dodam sobie tutaj moje mięso. I to mięso muszę sobie tak rozdziabując je jak do spaghetti,
przysmażyć po prostu. No jest mięso mielone wołowe, więc to się przysmaża w 3 sekundy. Jest też w Korei wersja bibimbapu z surowym mięsem, więc jeżeli jesteście fanami tatara na przykład, to możecie sobie tutaj dać surowe mięso zamiast obsmażać go. Moje mięso jest już usmażone, nie możemy go przesmażyć, więc ja szybko ściągam z ognia. Przeniosę je sobie do miseczki, bo niekoniecznie zależy mi na tym tłuszczu, który tutaj jest. Dobrze, moje mięso jest gotowe, próbujemy. Dobre jest, tylko czegoś mu to brakuje, a tym czymś jest olej sezamowy, więc malutka łyżeczka oleju sezamowego. Prawie wszystko już gotowe. Będziemy potrzebować patelni tylko jeszcze jeden raz, żeby usmażyć jajka. I pozostało mi tylko zrobić sos. Do zrobienia sosu potrzebna mi będzie pasta gochujang. To jest ta pasta, której używaliśmy już bardzo wiele razy w naszych przepisach, więc wiedzą wszyscy, o co chodzi. Będziemy potrzebowali jej około jedną taką dużą czubatą łyżkę. Może jedną i pół. Do tego potrzebujemy około 2 łyżki sosu sojowego. Dobrze. I do tego łyżkę cukru. Jeżeli chcecie uniknąć dodawania cukru, to możecie go sobie zastąpić jakimś miodem. Tutaj ja po prostu dam łyżkę cukru. Do tego będę sobie tutaj przyciskać przez praskę 3 ząbki czosnku. Oczywiście bardzo ważna rzecz na koniec, olej sezamowy. To jest olej z prażonych ziaren sezamu. W koreańskiej kuchni zwykle używa się oleju z prażonych ziaren sezamu. Jedna łyżka. Dobrze. Wszystko to sobie muszę teraz wymieszać. Wyszedł mi tym sposobem wyśmienity sos na 2 porcje bibimbap, czyli na 2 miski dla 2 dorosłych osób. Super. Ostre to jest, nie jedzcie tego samego. Ja idę sobie umyć rękę i zaraz będziemy składać nasze danie, więc deska już mi nie będzie do niczego potrzebna. Mam tutaj 2 takie miski. To są takie idealne miski do bibimbap, ale możecie też sobie zrobić to w zwykłym, głębokim talerzu. Będę tutaj potrzebowała teraz po miseczce ryżu. Nie takiej pełnej miseczce ryżu, tylko troszeczkę mniej taka, bo pamiętajcie, że będziemy to mieszać z tymi wszystkimi składnikami i taka wielka miska ryżu, to przejemy się. Więc taka miseczka ryżu, możecie użyć też filiżanki. Filiżanka będzie idealna do odmierzenia tego ryżu. Więc ja tutaj mam ugotowany ryż, tak jak zawsze, w mojej maszynie do ryżu. Jeżeli chcecie użyć takiego ryżu, jak się używa w Korei, to możecie go kupić w koreańskim sklepie, albo możecie po prostu na dziale azjatyckim każdego supermarketu kupić sobie taki azjatycki ryż. Ryż do sushi zwykle to jest. Raczej nie polecałabym tutaj używania jakichś takich ryżu typu jaśminowy, czy tam jakiś ryż długoziarnisty. To raczej nie pasuje. Więc ja tutaj mam taką ilość ryżu na jedną osobę i przenoszę ją sobie tutaj elegancko na środeczek mojej miski. I drugiej, bo robię 2 porcje. Zgubiłam szczypce. O! Są moje szczypce i teraz zajmę się dodatkami. Nie wiem, czy się będę tak babrać z tymi szczypcami, może ręką. Zobaczcie, tutaj mam sałatę i to jest taka sałata. Możecie tutaj użyć też zwykłej masłowej sałaty. Pozbyłam się tych końcówek, bo one są takie niefajne. I tą sałatę po prostu sobie rwiemy porządnie na takie mniejsze części i po pół do każdej miseczki. I układamy to teraz wszystko wokoło tego ryżu, tak żeby było ładnie. Ja bym bardzo chciała to ładnie ułożyć. Nie wiem, czy mi się uda. Jak się idzie do restauracji, to oni zawsze tam tak ładnie ułożą. Kolejny mój element to jest ta cukinia tudzież dynia i układam jej sobie po prostu pół na pół. Tak stwierdzam, że średnio to widać. Może tak będzie lepiej. Nie chciałabym, żeby to ktoś był w proporcjach poszkodowany, więc może mi wyjdzie dobrze. To już jest teraz marchewka. Tak sobie to układamy, żeby te kolory nie były koło siebie, więc zielone naprzeciwko zielonego, a nie obok. Ale to nie ma znaczenia, po prostu tak gadam. No i tutaj też połowa tej marchewki. Teraz nasz ogórek. Też go układamy tutaj sobie z brzegu gdzieś. Miało być nie zielone do zielonego, ale nie da się tu inaczej. Więc układam sobie tutaj tego ogórka. Został mi ten szpinak, więc układam sobie szpinak tutaj gdzieś obok. Też pół-pół. Teraz to moje mięsko, więc akurat tutaj mam taki dołeczek, więc to mięsko sobie w ten dołeczek tutaj. Już prawie wszystko gotowe. Teraz czas usmażyć jajka na cało, po prostu jajka sadzone 2. Smażenie ładnych jajek sadzonych to wcale nie jest taka łatwa sztuka, ale może nam się jakoś to uda. Chciałam tak ładnie i widzicie, co mi tu wyszło, jakiś omlet po prostu. Ale to nic. Niektórzy pięknie smażą jajka sadzone i mogą sobie potem to piękne, takie nie do końca ścięte żółtko sobie pięknie rozdać po tym daniu. Moje takie nie będą, więc po prostu smażymy to jakkolwiek.
Już podałam się z tym, żeby to ładnie wyglądało. Moje jajka są już usmażone, więc pozostało mi je tylko umieścić tutaj na środeczku. No nie jest to, nie wygląda to najgorzej, jakoś się sfotoshopuje najwyżej do miniaturki. Teraz pozostało mi do tych dwóch misek dodać pół sosu, więc połowa sosu do jednego, połowa do drugiego, ale możecie też nie dodawać od razu całego sosu, jeżeli boicie się, że będzie za ostre. Po prostu dodajcie sobie trochę, spróbujcie i dopiero dodajcie sobie potem. Więc ja tu już jestem pewna, że mi to będzie pasowało, więc dodaję sobie tutaj na brzeg, żeby mi to jakoś tworzyło taką jedną całość. Dodaję sobie tego sosu. Tak to wygląda. Wygląda super moim zdaniem. Posypmy to sobie jeszcze na górę jakoś sezamem finezyjnie. I nie pozostaje mi nic innego, jak sobie to po prostu wymieszać, bo to jest bibimbap, więc nastarałam się, żeby to ładnie wyglądało. A teraz to sobie wszystko porządnie wymieszam. Musimy sobie to naprawdę porządnie wymieszać, więc ja tutaj już zaczęłam moją złotą łyżką. Mieszamy, to się nam wszystko wywala. Pomieszałam tu sobie jeszcze szpinak, mi się nie chce rozmieszać, ale już nie wytrzymam. I będziemy teraz to jeść. Ja sobie tutaj dodam jeszcze trochę oleju sezamowego. Próbujemy jeszcze raz. Pychotka. Myślę, że to jest dość ciekawa propozycja na przed świętami, bo jest to danie dość zdrowe, pełne warzyw, pełne smaku. Więc mam nadzieję, że sobie je zrobicie. I na tym chyba kończymy dzisiejszy kulinarny odcinek. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następne odcinki. I jeżeli Wam się podobało, to klikajcie łapki w górę i oczywiście subskrybujcie ten kanał. To pa, pa!